Adopcja kota do tej pory nie doszła do skutku. Pracownicy schroniska zdecydowali się więc zorganizować zwierzęciu przyjęcie urodzinowe. Nie spodziewali się czegoś takiego. Adopcja bezpańskiego kota była priorytetem dla pracowników schroniska. Impreza urodzinowa dla zwierzaka zapowiadało się szampańsko. Niestety nie wszystko poszło tak, jak przewidywali opiekunowie. Zorganizowali kotu urodziny. Początek imprezy zaczął się nadzwyczaj fatalnie bezdomny. Uroczy kot został od razu przyjęty do schroniska Bad Tersea Doxy Cats Home. Zwierzę przebywało w placówce prawie 4 miesiące i nie znalazł się nikt chętny, aby dać mu ciepły i kochający dom. Dwuletnia futrzasta Monikwy, mimo tego, że jest młoda, jej futro jest piękne i błyszczące i ma pyszczek pełen zrozumienia, nie zainteresowała nikogo. Pracownicy placówki stwierdzili więc, że spróbują zwrócić uwagę potencjalnych właścicieli w inny sposób. Zorganizowali kotu urodziny, a zdjęcia udostępnili w internecie. Pracownicy schroniska zadbali o każdy najmniejszy szczegół, udekorowali pomieszczenia girlandami i balonami, przygotowali dla kota tort z mięsa, prezenty, a informacje o imprezie umieścili w mediach społecznościowych. Zależało im na gościach, być może ktoś zakochałby się w Monikwę od pierwszego wejrzenia. Udało się wszystko, poza jednym, na urodziny kotki nie przyszedł nikt, obecni byli tylko jej opiekunowie. Tylko adopcja pozwoli kotu żyć normalnie. Jest jednak pewien problem, każdy z obecnych był w szoku, nie mogli uwierzyć, że nikt nie pokusił się na to, aby przyjść na to niecodzienne wydarzenie. Pracownicy domniemywali, że powodem, dla którego nikt nie przyszedł, a także dlaczego kot nie został jeszcze adoptowany, mógł być stan zdrowia futrzaka. U Monikwy stwierdzono bowiem HIV, oznacza to, że jest nosicielem wirusa nabytego niedoboru immunologicznego kotów. Dzisiaj grzeje, 1. INKW pilnie alarmuje przed zagrożeniem zdrowia i życia Polaków. Żywioł uderzy z destrukcyjną mocą 2. Skandaliczny plakat w szkole podstawowej. Mamy zdjęcia i odpowiedź dyrekcji FIF jest chorobą nieuleczalną, ale jest kompletnie niegroźna dla ludzi i innych zwierząt, w tym psów. Jeśli ktoś chciałby wziąć Monikwę na dokocenie, jedynie drugi kot musiałby zostać zaszczepiony i byłby całkowicie bezpieczny. HIV nie wyklucza też bardzo długiego życia kota. Pracownicy nadal pracują nad tym, aby znaleźć zwierzęciu kochających właścicieli. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wamis. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.